Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Ktoś z tłumu rzekł do Jezusa: Nauczycielu, powiedz mojemu bratu, żeby się podzielił ze mną spadkiem. Lecz on mu odpowiedział: Człowieku, któż mnie ustanowił sędzią albo rozjemcą nad wami? Powiedział też do nich: Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości, bo nawet gdy ktoś opływa we wszystko, życie jego nie jest zależne od jego mienia. I opowiedział im przypowieść. Pewnemu zamożnemu człowiekowi dobrze obrodziło pole i rozważał sam w sobie, co tu począć, nie mam gdzie pomieścić moich zbiorów. I rzekł, tak zrobię, zburzę moje spichlerze, a pobuduję większe i tam zgromadzę całe zboże i moje dobra. I powiem sobie, masz wielkie zasoby dóbr, na długie lata złożone, odpoczywaj, jedz, pij i używaj. Lecz Bóg rzekł do niego, głupcze, jeszcze tej nocy zażądają twojej duszy od ciebie. Komu więc przypadnie to, coś przygotował? Tak dzieje się z każdym, kto skarby gromadzi dla siebie, a nie jest bogaty przed Bogiem. Strzeżcie się wszelkiej chciwości, wzywa nas Jezus w dzisiejszej Ewangelii. Chciwiec przestaje pragnąć Boga, a zaczyna pragnąć dóbr materialnych. Nie szuka sposobności do zdobycia Królestwa Niebieskiego, ale szuka wyłącznie sposobności do przymnożenia swojego majątku. Chociaż chciwość zasadniczo dotyczy rzeczy materialnych, to zdarza się również chciwość w wymiarze duchowym, jako chęć uznania, poklasku, czy nawet władzy nad ludźmi. Wszelka chciwość jest złem, złem, które zabija piękno ludzkiej duszy, złem, które niechybnie prowadzi do śmierci. Dzisiejsza dobra nowina zaprasza nas nie tylko do podjęcia walki z wadą chciwości w naszym życiu, ale przede wszystkim zmiany kierunku patrzenia. Oderwijmy wzrok od marności tego przemijającego świata, a patrzmy w górę i pragnijmy rzeczy duchowych, nieprzemijających. Można gromadzić skarby wyłącznie dla siebie, jak ten zamożny człowiek z dzisiejszej Ewangelii, ale trzeba nam pamiętać, że każdy, kto pokłada ufność w dobrach materialnych, przeminie tak samo, jak i one przemijają. Wieczne są tylko dobra duchowe. Kto zgromadzi skarb w niebie, ten ma zapewnioną egzystencję w wiecznej szczęśliwości.